Cześć, jesteśmy studentkami z Uniwersytetu Gdańskiego i dzisiaj we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki przeprowadziłyśmy sondę uliczną na temat uzależnień. Zapraszamy. Zaczepiałyśmy bardzo dużo ludzi, prawie nikt nie chciał z nami rozmawiać, ale zdarzało się też często, że osoby zaczepiane chciały wypowiedzieć swoje zdanie, ale nie do kamery. Często osoby odmawiały wzięcia udziału ze względu na brak wiedzy z danego tematu, natomiast okazało się w późniejszej rozmowie poza kamerą, że jednak jakąś opinię na ten temat posiadają. Większość osób biorących udział w sondzie to były osoby starsze, możliwe, że ze względu na większą ilość czasu, którą posiadały wolnego, chciały wziąć udział w tym badaniu. Natomiast osoby w średnim wieku czy młodsze uciekały od odpowiadania pytania. Tłumaczyły się brakiem czasu na ogół. Koło w trakcie nagrywania tej sondy miałyśmy problemy związane z warunkami atmosferycznymi. Padał śnieg i to też trochę utrudniło realizację. W sądzie używamy określeń narkoman oraz narkomania ze względu na to, że temat zadany w ramach przedmiotu brzmiał właśnie narkomania. Poszłyśmy dosłownie za tym poleceniem, a za pomocą sondy chciałyśmy też sprawdzić, co osoby pytane rozumieją pod tymi określeniami i jak będą na nie reagować. Te określenia mogą mieć stygmatyzujący charakter, są pewną etykietą i przez to odchodzi się od ich używania. Dlatego od razu zaznaczamy, że w ich miejsce proponujemy używanie przyjaźniejszych określeń, takich jak użytkownik substancji oraz używanie substancji, a w przypadku chęci wyrażenia mocniejszego charakteru problemu, odpowiednio osoba używająca substancji w sposób problemowy oraz problematyczne używanie substancji, albo jeszcze dalej, osoba w kryzysie uzależnienia. Tak samo jak na szczęście coraz częściej się mówi o osobach w kryzysie bezdomności, zamiast po prostu etykietowania jako bezdomnych, albo o osobach z niepełnosprawnością, zamiast osób niepełnosprawnych. Kim według Ciebie jest narkoman? No, osobą chorą, uzależnioną. Chora. Osobą uzależnioną i w zasadzie chorą. Człowiek chory. Narkomanem jest osoba, która nadużywa środków odurzających. Narkoman to brzmi bardzo poważnie. Ja bym powiedziała, że osoba, która się zmaga z uzależnieniem na przykład, no to myślę, że to jest osoba, która po prostu jest uzależniona od czegoś, od narkotyków w tym przypadku i ma potrzebę zażywania ich. Człowiek uzależniony, człowiek chory. Narkoman jest osobą chorą, która się kiedyś zatraciła. Uj, w ogóle to jest ciężkie słowo, bym powiedziała. Od tego warto zacząć, że samo słowo narkoman moim zdaniem najczęściej służy do stygmatyzacji ludzi, za którymi nie przepadamy w tym w pewnym sensie. Ze względu na to, że samo słowo narkotyk nie jest precyzyjne i ze względu na swoje przynajmniej dwie definicje służy bardziej do wytykania substancji, których nie lubimy. Mhm. Słowo narkoman służy czemuś podobnemu, więc uważam, że jest po prostu przez to, w jaki sposób jest używane, jest krzywdzące i nieadekwatne. Za narkomana, jak już można by uznać osobę najbardziej uzależnioną, w takim sensie, że osobę, której naprawdę skrajnie przeszkadza to w podstawowych funkcjach życiowych, w podstawowym dbaniu o siebie, właśnie w kwestiach typu jedzenie, mycie się. Jaka jest różnica między użytkownikiem rekreacyjnym, osobą uzależnioną, a narkomanem? Dla mnie nie ma czegoś takiego jak rekreacyjne używanie narkotyków, jest osoba uzależniona albo narkoman. Narkoman nie kontroluje tego, co bierze. Osoba rekreacyjna według mnie kontroluje i robi to z pełną świadomością. A tam pomiędzy był? Osoba uzależniona. Osoba uzależniona według mnie to jest właśnie taki narkoman. Uważam, że od 1 do 3 gdzieś to prowadzi, więc czyli na początku zaczyna się dla zabawy, potem się już jest gdzieś tam uzależnionym, ale twierdzi, że jeszcze mam nad tym kontrolę, a potem no już jest pewnie całkowite zatracenie. No ja bym powiedziała, że jest zażywanie rekreacyjne, no to jest wtedy, kiedy nie jesteśmy uzależnieni, czyli zażywamy sobie dla przyjemności, ale nie mamy potrzeby sięgać po kolejne dawki, jak nie mamy tego narkotyku, tej substancji, to mamy takie no okej, nie ma, a nie mamy takie o Boże, muszę sobie załatwić, więc tak bym zdefiniowała to rekreacyjne użycie. A czym się różni narkoman od osoby uzależnionej, to nie wiem w sumie, bo ja bym to włożyła razem, że osoba uzależniona to narkoman. No użytkownik weekendowy to jest ten, co
Sobota, niedziela, właściwie piątek, sobota, bo pewnie już w niedzielę nie. Raczej nie, bo to i tak jest uzależnienie. Użytkownik rekreacyjny przyjmuje tylko rekreacyjne. Użytkownik rekreacyjny nie ma takiej potrzeby przyjmowania tego, to nie jest jego ucieczka. To nie jest tak, że jego świat zacznie się walić albo zacznie uciekać myślami do tej substancji, kiedy jej nie będzie. Jeżeli substancji nie będzie, to nie będzie i tyle, zajmie się czymś innym. Osoba uzależniona będzie mieć z tym większy problem i dla osoby uzależnionej jest to pewna ucieczka. Jest to coś, bez czego żyć będzie trudniej. A jak już używać słowa narkoman, no to będzie to osoba, która na wszelkich poziomach będzie zaniedbywać swoje życie, swój dobrostan dla przyjmowania substancji bez względu na wszelkie konsekwencje. Rekreacyjny to jest naiwny, który uważa, że sobie pomoże w ten sposób. Narkoman, no to jest osoba, która nie może żyć bez narkotyków. Uzależniony, no podobnie. Wydaje mi się, że po prostu jest to osoba, która no, sens istnienia postrzega w narkotykach. Kiedy się zaczyna uzależnienie? Jak daleko od uzależnienia do narkomanii? To jest bardzo mały krok. Tak jak z paleniem papierosów i innymi używkami. Zawsze jeżeli ktoś używa to pierwszy raz, w jakichkolwiek okolicznościach, to jest pierwszy wstęp do używania narkotyków, jeżeli to polubi. To bardzo zależy. To nie podam przepisów w tej chwili, ale czym jest uzależnienie? Jak się zaczyna uzależnienie? Uzależnienie ma kilka możliwych objawów, więc tak naprawdę takim ostatecznym punktem uzależnienia myślę, że można uznać ten, w którym sami już uznamy, że tak jest. Ale co w to wchodzi w grę? Takim najważniejszym czynnikiem wydaje mi się być nie nawet zmiana naszego zachowania, ale to, jaką rolę obejmuje substancja w naszej głowie po prostu. Jak dużo miejsca zajmuje w naszym życiu. Jak porównując ją do innych ważnych rzeczy, możemy ją wartościować. Czyli uzależnienie może się zacząć, kiedy zaczynamy przyjmować tego dużo więcej, kiedy zauważamy, że bez tego sobie nie poradzimy. Kiedy właśnie za ważną część wstępowania w uzależnienie wydaje mi się, że można uznać moment, w którym wyjeżdżając gdzieś i wiedząc o tym, że nie będziemy mieli tego ze sobą, zaczynamy myśleć, zaczynamy martwić się, co to będzie. To myślę, że to jest już jeden z alarmujących czynników. Ale z takich typowych, podręcznikowych w sumie, no to zaniedbywanie znajomości, zaniedbywanie swoich hobby, zaniedbywanie swojego zdrowia, właśnie podstawowych czynności wokół siebie, po to, żeby móc przyjmować daną substancję. Albo organizowanie swojego życia wokół tego, żeby te substancje w domu posiadać. To są rzeczy, które wskazują na wstępowanie uzależnienia. Uważam, że nie ma sensu rozróżniania tego, ponieważ nie ma dokładnej definicji, nie ma zdarzenia, które sprawia, że tak jest. Myślę, że ta granica jest bardzo rozmyta, szeroka, ruchoma, jakkolwiek to nazwać. Nie jest to coś, na co dostanie się certyfikat, tak, teraz jesteś narkomanem, a nie jesteś uzależniony. Uważam, że takie rozgraniczanie nie jest konieczne. I bardziej właśnie będzie służyło stygmatyzacji, ponieważ nawet osoby uzależnione będą mogły powiedzieć, że tak, może jestem uzależniony, ale nie jestem tym tam narkomanem. Kiedy nie kontrolujemy i nie mamy wyboru, tylko musimy to wziąć. Uzależnienie zaczyna się wówczas, gdy nie może się człowiek obyć bez narkotyku. A narkomania, no to już jest jakby samoistnienie w centrum życia narkotycznego. Chyba wtedy, kiedy użytkowanie przeszkadza ci w życiu. Tak mi się wydaje, że na przykład ograniczasz kontakty, bo chcesz brać narkotyki. Albo, nie wiem, przestajesz jeść zdrowe rzeczy, bo wydajesz pieniądze na narkotyki. Jak ci to przeszkadza w życiu codziennym? Może uzależnienie to jest właśnie jeszcze takie łagodne, że to wpływa na życie, ale to nie przysłania całego życia? A może narkomania już by była wtedy, jak
już nie wiem, już ktoś rzuca pracę, nie ma pieniędzy, nie ma co jeść i po prostu specjalistyczna pomoc to jest jedyne wyjście i w ogóle z tego nie ma opcji samemu wyjść. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Myślę, że to jest indywidualna granica u każdego człowieka, że gdzieś tam jeden potrafi zaraz, tak? Myślę, że to też ma wpływ czynniki psychologiczne każdego człowieka, dany charakter, gdzieś tam preferencje. Więc uważam, że to jest indywidualne bardzo. Czy takim osobom należy pomagać? W jaki sposób? Raczej tak. A w jaki przede sposób? Wszystkim. No, profilaktyka, jakieś, spotkania. No, rodzina przede wszystkim. No, takie wsparcie. Wsparcie. To zależy pewnie od indywidualnego przypadku, ale jeżeli sama taka osoba nie chce pomocy, to jak najbardziej nie. Jeżeli osoba zgłasza problem i jej bliscy widzą, to myślę, że powinni właśnie, zapisać ją do jakichś ośrodków czy coś, na jakiś odwyk. Więcej nie znam. Mało mam styczności z takimi ludźmi. Myślę, że w ogóle ludziom należy pomagać. Myślę, że to, czy są uzależnieni, czy nie, nie jest tutaj czynnikiem, który miałby wpłynąć na to, czy powinniśmy im pomagać, czy nie. Ale tak, odpowiadając na to konkretnie... O pomoc w konkretnym problemie, tak, nie? Tak, uważam, że tak. I nieważne, co już kto by uznawał za powód takiego uzależnienia, wszyscy na tym skorzystamy. Oczywiście przez takie zwyczajne ludzkie wsparcie w rzeczach najcodzienniejszych, ponieważ uzależnienie jest chorobą, jest objawem pewnych problemów. Więc próbując pomóc na to, co jest przyczyną samego uzależnienia, pomożemy w jego skutkach. Poza tym zostają nam jeszcze kwestie wsparcia w terapii, informowania, właśnie kwestie harm reduction. Myślę, że to jest najważniejsze i to jest to, co możemy zrobić my wszyscy. Jak każdemu choremu. A w jaki sposób? No są ośrodki do leczenia uzależnień czy poradnictwa, jeżeli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, na pewno. No ja myślę, że zdecydowanie, bo jakby uzależnienie to choroba, tak jak każda inna. A w jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym? No myślę, że tak jako pojedyncze osoby, no to możemy mówić właśnie, że można się zwracać o specjalistyczną pomoc. Wiem, że istnieją Monary, wiem, że jest dużo ośrodków właśnie dla osób uzależnionych. Więc myślę, że tak, że specjaliści na pewno mają swoje sposoby, żeby pomagać, a my możemy informować osoby i wspierać ich i ich nie wytykać palcami na przykład. Tak. A w jaki sposób? Pewnie rozmowa z psychologiem, jakieś spotkania. Tak. A w jaki sposób? No są różne instytucje, terapie i indywidualnie zawsze należy zapytać, czy taka osoba zechce skorzystać z pomocy. Tak. Należy pomagać, jak najbardziej nie wykluczać ich ze społeczeństwa, aczkolwiek też oni muszą chcieć pomóc sobie, więc to też myślę, że na siłę, no jak najbardziej, ale no gdzieś tam pewnie jest jakaś granica, że się nie da, nie? Jakie są instytucje pomocowe albo inne sposoby pomocy dla osób uzależnionych? Wie pani co, ja do tej pory nie spotkałam się w rodzinie z takim przypadkiem, więc tak specjalnie nie wiem, ale wiem, że takie osoby potrzebują wsparcia i powinno coś być. I na pewno jest. A kojarzy pani w ogóle jakieś instytucje, które pomagają? No nie bardzo. Kiedyś było, no nie? Tam nie wiem. Wie pani co, tak do końca to nie wiem, czy są takie instytucje. Na pewno są, ale... Nie mogę sobie teraz przypomnieć, bo to musiałbym z internetu zobaczyć nazwę, ale na razie nie wiem. Ostatnio słyszałem właśnie o czymś takim jak Monar, coś takiego. Nie. No Monari na przykład. Najbardziej znany Monar, ale tak więcej nie. No nie dotyczy mnie ten temat, więc... No, o Monarze słyszałam. Fundacje na pewno. No, wiem, że ludzie do kościoła potrafią iść czasem też. Gdzieś tam, no, psycholodzy, tak? Ośrodki zdrowia, no, ale to są, mówię, to tak ogólnie. Monar.
Myślę, że w szpitalach psychiatrycznych po prostu też raczej, albo w poradniach zdrowia psychicznego też powinni jakby leczyć uzależnienia, no bo jest to jakby, tak, zalicza się to do takiego zdrowia psychicznego. Gdzie jeszcze może być? No myślę, że jeśli chodzi o dzieci, to na pewno fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i tak dalej, takie wszystkie fundacje, które się zajmują dziećmi, to gdzieś tam wesprą, no ale tak stricte to znam MONR. Z instytucjami no będziemy mieć pewien, tak, z instytucjami jest pewien problem i cieszą się one różną opinią, stąd MONR MONR-owi nierówny, ale tak, jest jedną z tych instytucji. Różne ośrodki terapii uzależnień, czy to prywatne, czy publiczne, czy dzienne, czy wyjazdowe. Poza tym można skontaktować się z organizacjami działającymi właśnie chociażby w strefie Harm Reduction, gdzie mamy społeczną inicjatywę narkopolityki, gdzie mamy Czyste Bity, też będą w stanie pomóc, sądzę. Więcej w tej chwili z pamięci nie wymienię. Co byś powiedziała, gdyby punkt pomocowy dla osób uzależnionych miałby znaleźć się w pobliżu twojego miejsca zamieszkania? Nie widzę żadnych przeszkód. Akurat u nas jest w tej chwili po szkole taki ośrodek. Właściwie tam jest wszystko w tej chwili. No i uważam, że powinien być taki, bo ludzie się boją. A to jest bez sensu. Trzeba pomagać. Przeklasny bym tylko, bo na pewno komuś by pomógł. Nie zaszkodził na pewno. Zapraszam. Ucieszę się, że jest to możliwe. Ucieszę się, że powstaje kolejne takie miejsce. Będę się cieszyć, że ludzie z mojej okolicy, którzy mogą mieć ten problem, będą mieli łatwiejszą możliwość rozwiązania go i poradzenia sobie z tym. Rozumiem, że byłby to jakiś pewnie ośrodek, taka zwykła placówka, tak samo jak, nie wiem, żłobek czy przedszkole, także żadnego problemu bym z tym nie miał. Nie miałabym nic przeciwko temu. No, że widocznie jest potrzebny w tym miejscu. Jak najbardziej tak. Tak, i oczywiście, wiadomo, no gdzieś tam pod ochroną, żeby no, ci ludzie też nie krzywdzili dookoła gdzieś tam społeczeństwa, czy nawet dzieci. No wiadomo, żeby gdzieś tam to było też pod jakąś kontrolą, ale myślę, że nie mam nic przeciwko. Fajnie. Ja myślę, że fajnie. Tak? Nie przeszkadzałoby ci to w żaden sposób? Nie, no jesteśmy wszyscy równymi ludźmi, jesteśmy wszyscy jakby, nie chciałabym się izolować, nie chciałabym powiedzieć, że na przykład nie chcę, żeby ktoś koło mojego domu postawił, nie wiem, ośrodek dla osób jakichś konkretnych, no jakby tak, może sobie stać jaki chce ośrodek, jesteśmy ludźmi wszyscy tak samo.